trzeba zrozumieć, jak powstają te trailery. One często powstają na bazie czegoś, co nie istnieje. Tak, ty najczęściej jesteś człowiekiem, który musi wejść w świat tej gry. My jako odbiorcy widzimy super fajnie fajerwerki, a tak naprawdę składasz to z jakichś takich elementów, które dopiero co wyszły spod ręki zespołu, trafiają do ciebie i musisz zrobić coś, co jest breathtaking, tak a propos, prawda? Czyli zwiastun, który ma sprzedać tę grę, sprawić, że na przykład urośnie wishlista albo więcej osób złoży pre-order. Widzicie już ból na mojej twarzy, czy jeszcze nie? No, ja powieka. Ja mogę jeszcze kontynuować zadawanie tego pytania, ale to już właśnie będzie za długie nie, pytanie. Nie, poczekaj, ja jeszcze z lubością popatrzę, jak torturujesz gościa. Bardzo, raz nie robię tego ja. Wiesz, no, jakby siedzisz w mojej głowie, no. No tak, tak. No. Czyli jak się robi trailer z czegoś, co nie istnieje? Dostajesz artbooka. Tak. Jak wygląda ten proces? Czy ty żeś czasami dostajesz? Przyłożyłeś palce do trailera cyberowego, tego takiego najbardziej znanego? Tego nie. Przy nim bezpośrednio nigdy nie pracowałem. Widziałem proces produkcji, oczywiście uczestniczyłem. Swoje trzy słowa oczywiście miałem gdzieś tam, ale nigdy jakby bezpośrednio. Bo my w tym czasie pracowaliśmy, w sensie ja pracowałem dokładnie na podstawie artbooka, tak jak mówisz, na jakąś prezentacją taką na E3 i to była animacja. Pamiętam, że nawet w ramach tej pracy dokonałem rekreacji 1:1 tego takiego pulpitu, kokpitu, który pojawia się w loadingu na samym początku gry. I zrobiłem go w jakimś własnym softcie, innym niż oni robili i wow, zrobiłem prawie to samo 1:1, udało się. Więc coś takiego robiłem i pracowałem się z artbookiem, tak? CGI nie, no to jakby nie jest nasza, jeszcze nasza broszka. Czyli tak? Chcemy, żeby było wow, tutaj proszę logo w PDF-ie. Tak. I za tydzień chcemy ale mieć proszę 30 wyobrazić. Sekund. Ale w GIF-ie. W BMP. GIF. BMP albo w JPEG-u z tłem. Czyli jakby drążąc cały czas temat, jak wygląda taki czasami jest ten tak, że gra jest wiadomo w stadium takim, gdzie są dopiero koncepcyjne szkice i jest jakiś prototyp, który chodzi na grejach, czyli to cały jest szary, wiadomo, nie ma docelowej postaci, wszystko jest na sześcianach, prostopodłościanach, stożkach pokazane, całe levele. Ale wiemy, jak gra będzie wyglądała, bo jest kilka konceptów, jest kilka wizualizacji, jak docelowo ma to być. I wiemy, że jak skończymy zwiastun, to będziemy mieli ten content, który będziemy chcieli w zwiastunie pokazać, gameplayowy. On będzie, tylko że startujemy w ciemności zupełnie. Więc musimy napisać scenariusz zwiastunu i wymyślić go w oparciu o to, co mamy, jakie informacje mamy od deweloperów. Jak ta gra będzie wyglądała za 3 miesiące, kiedy my teoretycznie mamy ją zmontować. Czyli to ty tworzysz scenariusz, czy dostajesz scenariusz? Czasami dostajemy, a czasami po prostu my piszemy, bo do tego też mam ludzi i możemy wymyślić. Tylko jakby jest pewien problem, bo czasami jesteśmy postrzegani jako agencja marketingowa, a my nią nie jesteśmy. My możemy obiecać, że my się postaramy dowieść wam fajny scenariusz wymyślić, ale my nie jesteśmy agencją, która weźmie kilkaset tysięcy i wam zrobi nie wiadomo jakie... Tak zwane 360. Nie, my tego nie zrobimy. No nie, my możecie mieć fuksa i akurat wymyślimy coś super fajnego, ciekawego z twistem, albo po prostu coś generycznego, ale takiego, co sprzeda waszą grę. Więc to jest taka różnica, że czasami oczekiwania są jak od agencji marketingowej. Tutaj musimy zejść poziom niżej, bo my robimy zwiastuny i najbardziej wolimy je robić na podstawie konceptów, które są albo w core w devie, albo u wydawcy, albo w agencji, która współpracuje tak, z wydawcą i z devem. Ale jak musimy, to zrobimy i umiemy też to zrobić. No i piszemy ten scenariusz, wiesz, błądząc w ciemności, widząc koncept, montując sobie prototyp z tego, że wytniesz sobie z PSDK koncept ludzika i go sobie przesuwasz w animacji, że on tutaj zrobi to i tu przeskoczy. A tu jest taki USP na przykład, że postać ma jakąś taką moc. Okej, to wtedy wkładamy ją w scenariusz, też tą moc musimy ją mieć. A potem się okazuje 2 miesiące później, tej mocy jednak nie będzie. Ona będzie później, za pół roku. Wyjmujemy. Tak. A my mamy... Ale przecież my wokół tej mocy oparliśmy cały scenariusz. Cały scenariusz jest w ogóle oparty. Miałeś takie przygody? Były dokładnie takie akcje? Były takie przygody. Wtedy trzeba to oczywiście odkręcić wszystko. Wtedy się wydłuża ten proces produkcji, a czasami się nie wydłuża i zostajemy z tym, co jest. No i różnie... Ale takich efektów w stoku. No i co nam pan zrobi? Co nam pan zrobi, tak. Różnie to wychodzi i... Także tak, jest błądzenie w ciemności. Oczywiście najbardziej komfortowa jest taka sytuacja, kiedy robisz launch trailer i zrobiliście 3-4 trailery wcześniej do tej gry, a ten launch to już robicie na takim, ha, znamy tą markę już tak dobrze. Już wszystko powiedzieliśmy. Stryk. I teraz robimy coś totalnie chorego, coś w ogóle na luzie kompletnym, no nie? Ty powiesz, 30 sekund ujęcia, na którym się nic nie dzieje. Oczywiście żartuję, ale możesz sobie w końcu na to pozwolić. Masz taki totalny luz, bo już co zrobiłeś, to zrobiłeś.
Jeśli przez te 4-5 miesięcy czy rok kampanii nie nakręciłeś tego, co miałeś nakręcić, to już nie nakręcisz tak naprawdę, już jest koniec. Tak.